Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Finansista. Dzisiaj przeanalizujemy sobie spółkę PZUSA, więc jest to kolejna spółka z indeksu WIG20. Po raz kolejny jest to spółka w dość dużej mierze związana ze skarbem państwa. Wolałbym analizować przedsiębiorstwa, gdzie jednak są one w dużej mierze prywatne, natomiast tak się składa, że w właśnie indeksie WIG20 większość spółek są to spółki związane ze skarbem państwa. No i ma to swoje zalety i wady. Tą wadą jest to, że często efektywność zarządzania tego typu spółkami jest znacznie gorsza niż w przypadku prywatnych przedsiębiorstw. Natomiast niewątpliwą zaletą jest to, że właśnie państwo w razie problemów może pomóc takiej spółce, a więc jest ona w bardzo małym stopniu narażona na tzw. czarnego łabędzia i na zagrożenie upadłością, więc to jest ten mocny fundament. Z pewnych zalet pod kątem spółki PZU jest właśnie to, że jest to spółka value, spółka z dość dużą, Tradycją kapitał w obecnym czasie powinien przypływać właśnie z modnych spółek typu Grow, takich jak CD Projekt czy też spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych właśnie w kierunku spółek value. A dodatkową wartością tego typu spółek jest to, że wypłacają one dywidendę. A ona w czasach, kiedy mamy bardzo niskie stopy procentowe, lokaty nic nie płacą, z obligacji skarbu państwa też będzie nam ciężko ochronić nasze oszczędności. No to dywidenda, zwłaszcza dywidenda na przyzwoitym poziomie, jest bardzo dużą alternatywą i stanowi ona bardzo dużą część w kontekście potencjalnych później wypracowanych zysków. W inwestycje w tego typu spółki. Ubezpieczenia, można powiedzieć, branża dosyć bezpieczna, pewna, no, jest, to, jest to rzecz, którą ludzie potrzebują, niezbędna, więc tutaj myślę, że pod tym kątem pzt jest niezagrożone. Dodatkowo dywersyfikuje ona swoją działalność. I oczywiście pewnym minusem, niektórzy może, bo, mogliby określić, że posiada. Udziały banków, dość znaczne udziały chociażby w Waliorze, a banki teraz w wyniku właśnie środowiska niskich stóp procentowych no mają gorsze warunki do funkcjonowania i mniejsze przychody, mniejsze zyski. Natomiast myślę, że jest to już w dużej mierze uwzględnione w cenach. Wszyscy się spodziewali takiego środowiska. Ceny akcji banków bardzo mocno spadły w ostatnim czasie, więc ten potencjał do spadków jest dość mocno ograniczony, co w ostateczności może wyjść na plus w kontekście PZU. PZU wchodzi też w różne inne sektory, jak na przykład w usługi medyczne, a więc polepsza swój wizerunek, jeśli oferujemy właśnie dostęp do fitness klubu, czy też do lekarza za pomocą różnego rodzaju właśnie programów ze strony PZU, no to można powiedzieć, że wiarygodność spółki rośnie w oczach ludzi, także nie tylko ubezpieczenia ale też dywersyfikują się na inne sektory, więc można powiedzieć, że tutaj spółki skarbu państwa wcześniej Orlen, teraz PZU mocno idą, prowadzą taką dosyć agresywną politykę pod kątem dywersyfikacji swoich usług i też wchodzenia w różnego rodzaju nowe sektory. I powinniśmy zacząć sobie od wiadomości, czyli od jakichś newsów, które wpływają, niektórym się wydaje, dość mocno na spółkę, natomiast ja bardzo nie lubię tego robić. Musicie wiedzieć, że im więcej wiadomości czytacie, tym jest większy tak zwany szum informacyjny. O tym efekcie możecie więcej przeczytać w książce Nassima Nikolaza Taleba, Antykruchość, gdzie wspomina on o tym, że. Im większej ilości informacji czerpiemy, im mamy większą ilość danych dostępnych, tym często nasze decyzje są gorsze, właśnie jest większy procent tego szumu. Informacyjnego, szczególnie w epoce, kiedy mamy coraz większy wpływ mediów czy też internetu, ten szum informacyjny staje się coraz większy, więc trzeba mieć dużą umiejętność filtrowania informacji. I lepsze prawdopodobieństwo podjęcia dobrej decyzji daje nam to, że nie będziemy sięgać do informacji, codziennie wchodzić i patrzeć na różnego rodzaju newsy, bo wtedy byśmy podejmowali bardzo złe decyzje albo nawet nie bylibyśmy w stanie podjąć decyzji, tylko wybieranie ważnych informacji, opieranie się na większym przekroju danych. Stąd też ja nie skupiam się na informacjach, to jest jeden powód. Drugi powód jest taka, że mamy tak zwane informacje, information for the masses i information for the classes, czyli informacje dla mas i informacje dla klas. Niestety do tych drugich nie mamy dostępu, stąd często właśnie ten wpływ informacji jest już uwzględniony w cenach. Więc to, co nam może pomóc, to po prostu analiza, czy spółka jest tania w danym momencie pod kątem wskaźników, pewnych wskaźników fundamentalnych i też pod kątem cen akcji na wykresie, czyli psychologii. Po prostu cenami rządzi w największej mierze psychologia, tak zwana chciwość i strach, więc tym rzeczom należy się przyglądać w pierwszej kolejności, a nie informacjom. Spójrzmy sobie zatem w pierwszej kolejności na wskaźniki fundamentalne, które nam powiedzą, czy spółka jest tania, czy też droga, a także powiedzą nieco o sytuacji finansowej. I możemy to zrobić za pomocą strony Biznes Radar. Bardzo ciekawa strona pod tym kątem, gdzie właśnie wielu informacji jesteśmy w stanie się dowiedzieć. No i te najważniejsze wskaźniki, takie jak cena do zysku, która wynosi 13,65, cena do wartości księgowej 1,62, czy cena przychody 0,74, są na całkiem przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o spółkę z tak dużą kapitalizacją i z indeksu. WIG-20. Oczywiście, ta cena do zysku mogła być niższa. Ja spółkę PZU kupowałem trochę wcześniej, gdzie ta relacja była lepsza, natomiast cały czas jest to, jest to dobry wskaźnik, dobra wartość tego wskaźnika, która mówi nam o tym, że spółka nie jest przewartościowana pod kątem fundamentalnym. I taki wskaźnik jak Piotrowski skor na poziomie 6 punktów w skali. 9-punktowy jest też bardzo w porządku. Pokazuje, że spółka tak naprawdę na przestrzeni roku poprawiła dość znaczną część swoich wyników finansowych, pewnych elementów. I ROE Return on Equity, no tutaj efektywność spółki pod kątem generowania zysku, niecałe 12%, to też jest dobry wskaźnik pod kątem spółki, która jest tak stabilna. I tak naprawdę oferuje usługi w sektorze, który jest wszystkim potrzebny, tutaj nie wymyśla jakichś specjalnych innowacji, to ten ROE jest naprawdę na przyzwoitym. Poziomie. I zobaczmy sobie jeszcze konkretne dane finansowe, już ze sprawozdania finansowego, i tutaj ładnie mamy pokazane od 2012 roku, jak spółka zwiększała swoje przychody, tak naprawdę z 16 miliardów w 2019 roku do ponad 40 miliardów, a więc tutaj spółka się rozwija pod tym kątem, i podobnie wygląda to w przypadku zysku. Tutaj jeszcze w 2017 roku mieliśmy akurat na sprzedaży stratę, ale pod kątem już zysku operacyjnego. EBIT było całkiem nieźle, no i ostatnie dwa lata, 18-19 um, były tutaj. Na bardzo podobnym poziomie. 2020 rok jeszcze tutaj nie mamy oficjalnych danych prawdopodobnie będzie troszeczkę gorszy. Natomiast myślę, że spółka, w perspektywie czasu, tak jak tutaj szło to historycznie, będzie te wyniki poprawiać. Co należy podkreślić, są, te, są to wyniki stabilne. Również jeśli popatrzymy na zysk netto, to tak naprawdę te lata 17, 18, 19, już nie, nie uwzględniając tego covidowego roku, no to był ciągły. Wzrost pod kątem zysku netto, no akurat 18 19, zysk netto był na bardzo podobnym poziomie. Także tak wygląda spółka pod kątem fundamentów i dla mnie bardzo ważna rzecz. Mówiłem, że nie chcę analizować wiadomości, natomiast tą przefiltrowaną wiadomość dla mnie bardzo istotną było to, że spółka, tutaj mamy artykuł na bankierze, chce wypłacić akcjonariuszom jak najwyższą dywidendę i dla mnie to jest bardzo ważna informacja, ta dywidenda za 2020 rok została wstrzymana, no ale później Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła możliwość wypłaty dywidendy pod kątem spółki PZU, a jeśli sobie spojrzymy na spółkę na przekroju lat i tutaj mamy dane od 2010 roku, to spółka tak naprawdę wypłaca systematycznie dywidendę na bardzo przyzwoitym poziomie, można powiedzieć, że na rynku polskim jest to pewnego rodzaju arystokrata dywidendowy, natomiast bardzo interesuje i będzie wypłacona zaległa dywidenda za 2020 rok no i spółka planuje właśnie wypłacać kolejną dywidendę więc to jest też bardzo pozytywna informacja pod kątem inwestowania właśnie w akcje PZU. No i przejdźmy sobie już na wykresy cen Akcji, co nam tutaj powie psychologia na tych wykresach i, i samo ukształtowanie się. Także, najpierw sobie zobaczmy: od ostatniego szczytu, kiedy spółka osiągnęła w 2017 roku, akcje spółki były wtedy na lokalnym szczycie. To cena tak naprawdę do ostatniego dołka obsunęła się o blisko 60%, a cena zeszła jeszcze poniżej poziomów z 2016 roku i była najniższa tak naprawdę, zobaczcie, że od 10 lat, więc pod tym kątem można powiedzieć, że spółka PZU w tym momencie była naprawdę tania, bo jeśli sobie prześledzimy ten ostatni trend spadkowy, który zaczął się w 2015 roku, a skończył w 2016, to od szczytu tak naprawdę cena obsunęła się wtedy o około 52%, a więc teraz mieliśmy do czynienia z jeszcze większym spadkiem, i nawet jeśli prześledzimy sobie w tym przypadku, ile trwał ten trend spadkowy, czyli od szczytu do ostatniego dołka, to zobaczymy, że tak naprawdę 165 tygodni w tym przypadku to nam trwało. Natomiast w ostatnim trendzie spadkowym było to. Było to troszeczkę powyżej 100 tygodni, a więc znacznie krócej. Więc też mieliśmy do czynienia z dłuższym trendem spadkowym, co w efekcie może nam dawać do myślenia, że tak naprawdę faktycznie tutaj w październiku 2020 roku osiągnęliśmy dołek na Akcjach PZU. Jeśli teraz sobie jeszcze zobaczymy jedną rzecz pod kątem, tutaj mamy wyznaczone średnie kroczące, że czerwonym kolorem jest to 21-tygodniowa, zielonym kolorem 50-tygodniowa średnia krocząca. Zobaczcie, że w 2016 roku, kiedy mieliśmy dołek i zdecydowane przebicie obu tych średnich, następnie rozpoczął się trend wzrostowy, i tutaj podobnie mamy do czynienia z tym, że. Cena od ostatniego dołka dosyć gwałtownie wyszła powyżej 21-tygodniową i 50-tygodniową średnią kroczącą, co może nam dawać bardzo pozytywny sygnał pod kątem dalszych wzrostów spółki i mieliśmy do czynienia z podobnym schematem o którym mówiłem w przypadku spółki Orlen czyli najpierw uformowanie jednego dołka w wyniku paniki w marcu a potem zejście jeszcze niżej a więc można powiedzieć że jest duża szansa że tak naprawdę rynek w tym momencie został wyprzedany większość inwestorów tutaj uległa panice i to pozwoli teraz dalej rosnąć po prostu spółce w najbliższych latach. Także to jest moim zdaniem bardzo perspektywiczny sygnał. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że warto było kupować cena, akcję spółki, kiedy cena była w granicach tutaj mieliśmy 20 zł. Natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć dołka. Możemy mieć co najwyżej szczęście, a można się tutaj też posługiwać strategią gracza giełdowego Jessego Livermore'a, który nie starał się kupić w samym dołku, tylko raczej czekał na potwierdzenie tego, że jest duże prawdopodobieństwo, że cena będzie w dalszej kolejności rosła. W mojej ocenie takie potwierdzenie mamy. Być może teraz warto poczekać na jakąś korektę, chociaż nigdy nie mamy pewności, czy ta korekta nadejdzie. Biorąc pod perspektywę lat rozwoju tej spółki, wskaźniki fundamentalne Myślę, że partiami tutaj to będzie dobra strategia pod kątem zakupu, właśnie akcji PZU. I wejdźmy sobie jeszcze na interwał miesięczny. Ja tutaj się też posługuję właśnie tym wskaźnikiem RSI, który nam mówi o wyprzedaniu czy też przewartościowaniu akcji danej spółki. I zobaczycie, że tak naprawdę w ostatnim dołku w październiku 2020 roku że zeszliśmy aż do poziomu 23 punktów. I ostatnio taki poziom obserwowaliśmy w 2016 roku kiedy mieliśmy poprzedni dołek a potem rozpoczął się trend wzrostowy więc zobaczcie, że tutaj też pokazało nam że spółka PZU pod tym kątem jest dość mocno niedowartościowana I jeszcze raz podkreślam oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak zachowa się rynek możemy opierać się jedynie na prawdopodobieństwie mniej narażamy się na czarnego łabędzia kiedy inwestujemy w sposób długoterminowy czyli Trzymamy mamy akcję? Przede wszystkim po to, żeby czerpać korzyści z dywidendy w obliczu właśnie niskich stóp procentowych jest to bardzo ciekawa alternatywa, jeśli dywidenda zwłaszcza jest na ten stopa dywidendy jest na atrakcyjnym poziomie, a trzymając spółkę w długim terminie są dużo większe szanse, że w momencie kupimy, kiedy ją kupimy i wszelkie wskaźniki mówią nam o tym, że jest po prostu dość tania, no to z dużym prawdopodobieństwem po kilku latach będziemy w stanie sprzedać ją zyskiem i dodatkowy zysk będzie stanowiła właśnie ta wypłata dywidendy, więc jeśli chcemy dywidendowo inwestować, no to nie w krótkim terminie, nie spekulacyjnie, tylko raczej w długim terminie, wtedy osiągamy najlepsze efekty. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że analiza Wam się podobała. Możecie w komentarzu dodać ewentualnie, jakie spółki z GPW chcielibyście tutaj, żebyśmy przeanalizowali. Być może nie z GPW, a z jakichś rynków zagranicznych. Także dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek kanału finansista, wiedza, która procentuje.